Pięknie jest. Jak na moje lata i przejścia nie jest <grystanie> Kwiaty dla królowej. Proszę bardzo, mam nadzieję, że lubisz tulipany. No kocham tulipany. Bardziej jak róże. No piękne, dziękuję. <grystanie> Proszę bardzo. Dagmar, ja się nie lubię przechwalać ani chwalić, to nie jest w moim stylu, ale zaprosić Królową do łóżka i żeby ona przyjęła to zaproszenie, to chyba jest jakieś wyróżnienie i osiągnięcie. Co ty o tym myślisz? Szczerze powiem, nie wiem, jak ci się to udało. Ja nie lubię wywiadów. W ogóle mi się nie chce, bo wolę sobie w domu, w swoim łóżku pospać, niż gdzieś tam latać. Ale ty troszkę mnie tak ująłeś już, powiem ci. A bo za tym moja przyjaciółka mówi, nie, no on jest taki miły, fajny. Ja wiem, no jest miły. No musisz iść do niego, bo on jest miły. A no dobrze, no to już pójdę. No to bardzo, bardzo miło i bardzo się cieszę, że Ciebie widzę. Tym bardziej, że niedogodności losu w postaci problemów z nogą. Powiedz mi, jak Ty się teraz czujesz? No... Nie każne, nie pluję. No dobrze się czuję, wiesz, Oskarku, to jest tylko noga, tak? Chociaż to jest bardzo ważne, bo nogi nas noszą, ale mogło być gorzej, no bo wypadek był potężny i, i mógł pójść kręgosłup na przykład, tak? Albo w ogóle mogłam stracić życie, więc to tylko nogi. No ta jest ponownie zoperowana, dziękować Bogu, wszystko się udało. No i musi ta dojść do siebie, żeby mogła cały ciężar znowu na tą dawać i będziemy robić prawo. Co tam się w ogóle wydarzyło, że tak cię poturbowało i tak cię po prostu los No, na, na głównej trasie facet za późno zobaczył zjazd, yy, skrót i zatrzymał się na tej drodze szybkiego ruchu. Tak, Mnie by do głowy nie przyszło, że on się zatrzyma. Yy, Jemu by zapewne nie przyszło, że będą takie następstwa. Wina obopólna, no moja też była zachowaj odstęp. Ja nigdy nie zachowuję. No ale żeby tam nie było trupów, bo by były, to, to nie byłoby szans nawet na, na tamto auto. No to tam nie, nie było czasu na, na jakąkolwiek reakcję, trzeba było skręcać. Od razu Na nie było czasu hamować, nic, nie. No i niefortunnie przepust betonowy był. Poszło w przepust betonowy, pomiażdżone zostały stawy skokowe. Pięta całkowicie gus, piętowy zmiażdżony, piszczele. No wszystko poszło, tak? A cała siła na stopy poszła po prostu, cały, cały impet uderzenia poszedł na stopy. Gdybym uderzyła w nich, mnie by się na pewno nic nie stało, tak jak tu, a tam by było po, po ludziach. Takie momenty coś w życiu, takie jest. Oj, tak, tak, tak. To to, to wszystko w ogóle no. teraz też z tymi nogami, bo ja już chodzę w tej chwili siódmy miesiąc. Yy, ciężko mi sobie z czymkolwiek poradzić, bo to o kulach. Nie możesz nic, nie możesz nic wziąć w dłoń, no bo trzy, musisz trzymać kulę. No nawet do łazienki idę yy, kąpać się, no to bieliznę to sobie zawijam albo na włosy, albo o kulę, no bo nic nie weźmiesz innego. I takie mm, złe momenty, nie ma co się obrażać na Boga, na nic. Złe momenty są w życiu potrzebne każdemu człowiekowi, ja mówię. Tak samo z wypadkiem. Po co moja przyjaciółka taka Sofia mówi? Po co, lalu, lalu, po co ci się te nogi stały? To było niepotrzebne. Ja mówię, Sofia, ja mówię: no, może tak było z góry ustalone, że po prostu może y, gdzieś tam ktoś z góry wybrał albo ktoś zginie, albo ktoś. Musi być ten wypadek w danej sekundzie. No, i może ten ktoś, kto by dostał ten wypadek, taki oby był unieruchomiony, bo przecież bardzo wiele miesięcy ja w ogóle byłam, y, trzeba było mnie nawet na toaletę sadzać. Ja mówię, może ktoś inny by sobie psychicznie z tym nie poradził, tak? No i traf, no tam z góry powiedziała, no, no nie, no ten harpagan sobie poradzi. To dajemy harpaganowi, bo może ktoś inny sobie nie poradzi. Ja to tak wszystko biorę. Ja nic niczego w życiu nie żałuję, ja nie skarżę się na swój los, że o Jezu, dlaczego mi? A to, to taki wiking był kiedyś. I mówi, Boże, dlaczego ja? Bo mu zabito żonę, dzieci, a Bóg do niego, a dlaczego nie Ty? Każda królowa nie powinna mieć swojego króla, jak się u Ciebie sprawy sercowe prezentują. A ja mam króla. Masz króla. Czy to jest Jacuś, e, który z tobą <laughs> występuje w telewizji? Wiesz, no, teraz wszystkie nagłówki prasy kolorowej mówią, że to jest ten twój Jacuś. No ja aż se przepiję. <laughs> Przepłucz sobie aż se, gardło. aż se przepiję, mój chwilka, chwilka przerwy. Ja, pytam, ja coś, ja tuś jest moim kumplem. Ja Cię z tego łóżka nie wypuszczę, dopóki Ty mnie nie powiesz, czy jesteś teraz zakochana. Ja czy jestem zakochana? To jest bardzo... To nie jest w moim przypadku dobre określenie zakochana. Ja bardzo kocham. Ty bardzo kochasz, ale nie jesteś zakochana. Czy, no co, co to, to, znaczy? to zakochana? zakochana? Zakochaj, to Cię możesz w obrazie. Ja kocham. Całą sobą? Tak. I kim jest nężliwiej? ten szczęśliwiec, Twój król, wybranek? Ja nie mogę powiedzieć. To może jaki on jest chociaż? Nie kto to jest, tylko jaki on jest? O Jezu! O Boże, to jest. Jezu, mi się trafiło jak ślepy kurze ziarno. No, naprawdę. Yy, tak, jest bardzo dobrym człowiekiem. Jest wyrozumiałym, jest cierpliwym. Yy, yy, znosi moje wszystkie te, te jazdy. Yy, yy, kocha mnie, porządny jest, ma zasady. Yy. Wiem, że nigdy by mnie nie zdradził. No już to, że jest przystojny... No tak wygląda, że, że on mnie chce, to ja się dziwię. No co? No. Zdarzyło się kiedyś, żeby ktoś Cię nie chciał? Nie, no zawsze jak co chciałam, to ja miałam, no tak, właśnie. No wiadomo. Ale no... Ale tu to mi się naprawdę trafiło. I ale... młodszy ode mnie. O ile? O dwa lata. Ale znamy w ogóle Twojego partnera, wiemy kim on jest? Czy... czy... Jesteśmy w stanie się domyślać? Nie. Nie. Ale... Nie zdradzisz mi tej tajemnicy? Szczos. Tak? Może kiedyś tobie pokażę. A, okej. Okay. No dobra, no dobra. A... Może. Jeszcze nie teraz. Za parę lat. No A i... teraz będziesz żoną? Kolejny raz, myślisz? Że... Będę. Tak? No tak, ale jeszcze nie teraz. To jeszcze chwila. Ale już jestem pierścionek, czy nie? Jeszcze nie ma pierścionka, ale myślę, niebawem będzie. Yy, ślub też będzie, nie wiem kiedy. Yy, no to Wszystko nie, będzie, no. Dlaczego nie możesz zdradzić, kim jest Twój wybranek serca? A nie no, muszę mieć coś dla siebie. Eee. Ja nie mogę wszystko y, pokazywać ludziom. No, to, no tą jedną rzecz muszę mieć dla siebie. A byłaś kiedykolwiek w ogóle samotna? Bałaś się samotności? Nie no, to... no teraz byłam. Od rozstania się y, z ojcem Konana. Trzy mm -hmm. lata, no y, to byłam sama. To jest, ja ci coś powiem. Ja tak się rozbrykałam trochę już, bo, bo to, to tak w związku być to nie jest taka prosta sprawa. Oczywiście. Że... Y, już jest osoba druga, trzeba no chociaż śniadanie z tą osobą zjeść, czy tam obiad. Trzeba ta, a ja już taki jestem, trochę wiesz. Y, Samotny mówił nie sprząta. nie gotuje. W ogóle to jest ciężka sprawa. Nie gotuje, nie sprząta. Akurat Kazimierski wszystko to akceptował. Mówi, niuniu, są garkotuki i są takie jak ty. Zawsze to mówił mój mąż. To były jego słowa. Nigdy nic ode mnie yy, nie, nie wymagał. Yy, I i to, to fajnie, bo to 21 lat razem spędziliśmy i wszystko super funkcjonowało. Dobrze w ten czas? No to, to jest ojciec mojego dziecka, no to jak mogę źle wspominać, to jest y, fajnie wszystko, no to nie, nie, to f, y, fajny czas mieliśmy, dużo przeżyliśmy z moim Kazimierskim, no to, y, to wiadomo. Dagmar, chciałem zapytać, nie zawsze w Twoim życiu było kolorowo. Około 10 lat temu musiałaś pójść jak do się dobrze przygotowało Na kilkanaście miesięcy. Jak on się miesięcy? wszystko przygotował. Oj, ale chociaż dobrze się przygotowałeś, bo mówisz na kilkanaście miesięcy. A wszystkie te wariaty piszą, że lata tam się działy. No Bo tak się dowiedziałem no, wariaty, no, że kilkanaście no, miesięcy. No, no, 14. I wpadłaś w kłopoty przez przy okazji prowadzenia agencji towarzyskiej. W Polsce to nie jest legalne, no i to przez to się wszystko tak stało. Zaczęło się jedno, 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 pociągu, drugie. drugiej. Yy, no i trzeba było niestety na jakiś czas pożegnać się z wolnością. Jak przetrwać w więzieniu, jak sobie poradzić z tym czasem? Z dala od bliskich, z dala od komfortu. To jest komfortu. najgorsze. No. Nie zdala od komfortu. To co, to, to wiesz? Człowiek do wszystkiego się przyzwyczaja. Naprawdę. My jesteśmy taką, no, takim stworem, że do wszystkiego idzie się przyzwyczaić. To, to naprawdę. Wiesz, jak jest się w grupie, jest fajne, wiesz, jakoś się tak, jakieś relacje, żeby były, no to są poukładane dyżury, to, to wszystko idzie przeżyć. To naprawdę. Nic tam się złego nie dzieje człowiekowi, za wyjątkiem tego, że nie ma wolności, gdzie to jest najważniejsze, bo zdrowie masz. Najgorsze, co może być, jest rozłąka z bliskimi. Tęsknota. To jest, to, jest, to, jest, to, to, się, to się nie da opisać. No. I powiem ci, że. Twój syn był wtedy ośmiolatkiem, jak mu to wytłumaczyłaś? Nie, do to, to Oscar, to, 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 to wiesz, to jak ja wracam do tego, ja na szczęście mam, wszyscy mamy w sobie wyparcie, zdolność do wypierania. Ja już wybitną, ja to, co złe, to ja wyrzucam. Ale no, y, 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 straszne to było Dlatego tego małego. No. Mały strasznie przeżywał. Mały, mały odchodził od zmysłów za mną, bo myśmy byli ciągle razem. Myśmy 24 na dobę byli razem wszędzie. Mały to w, 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 u mnie w bałcie to miał mieszkanie. Yy. No i, i o niego. Ja dostawałam pi*ca o niego. Oskar, ja no, nie chcę ci mówić. Ja całe noce wyłam, k**a, ja byłam czarna ja byłam w fioletowa, czarna z płacz. No. Y, y, okonanka, bo on mały był. No i wiesz, ją też ze, to to wiesz, to, to ci będę mówić to. Poduszka była... Codziennie jego mokra od łez, nie? Rano. Babcia mi opowiadała nie, że... Codziennie zalana poduszka była, nie? No. Yy... On gorzej to przeżył jak ja na pewno. No i do, długo się ciągnie, bo to się do tej pory gdzieś tam ciągnie, gdzieś to się odłożyło u niego. Yy... No nie ma się co dziwić, tak? No, ale już jest dobrze. Yy... Yy... Już jakby to powiedzieć, nie, nie chcę mi się prowadzić już. Klubów nocnych. <noise> to, to już to, tego to, spróbowałaś, już mam, to już za to. To już mam Odkaczone. za mną. Y, tak. Y, I no, już nig, n, po prostu powiem tobie tak. Nigdy już bym nic nie zrobiła, wiesz, żeby mój mały znowu cierpiał, nie? No, nie, nie. Już nie. Jak smakował pierwszy dzień na wolności? Wychodzisz z więzienia i co robisz? Jako, co była pierwszą rzeczą, którą zrobiłaś? Pamiętasz? No, zjadłam bardzo łóżkami. Przywitałam się, bo Nie wszyscy było takich Ale ja nie chciałam, ja tylko to chciałam. Babcia dla mnie specjalnie robiła, ja tylko to chciałam. Zastanawiam się bardzo, jak wyglądały Twoje nastoletnie młodzieńcze lata, bo tak naprawdę nic o, nie wiemy od ja twojej o Twojej młodości. No, ja żyłam. ja do każdego mówię, żeby, żeby wszyscy mieli w połowie takie życie jak ja, nie w połowie, w 20%. Ja miałam dobre życie, ja dalej mam, ja całe życie mam dobre, młodzieńcze lata, no co no, dzieciństwo miałam super, ja latałam, ja miałam 13, 14 lat, mnie już było pełno, bo miałam zawsze starsze towarzystwo, Mamy wszyscy znali, to do wszystkich y, dyskotek, dancingów mnie wpuszczali, no bo to wiesz, mamy znali. Bo chyba ja, w sklepie pracowała. No nie pracowała moja mama, miała sklep. Miała sklep Tak, nie pracowała. Pomagałam w sklepie, mamie bardzo, no już za dzieciaka musiałam y, pracować ciężko, ale no, nauczona byłam, że no, trzeba coś robić, żeby coś mieć. E, potem wyjechałam do Niemiec i e, no, ja będę zarabiać. Marki mi się marzyły, k***a. No to e, pojechałam, no to te, takie saksy miałam, że byłam sprzątaczką. E, ty byłaś sprzątaczką? No byłam. Nie. No byłam. No a co, gdzie, gdzie tak od razu pójdziesz? I komu sprzątać? No Niemców w domu. A co ty myślisz? I czyli to jeszcze wiesz, to ciężka praca bardzo wiem i to pani Ermer ostatnio nawet się śmiałam jeszcze wspominałam bo dzwoniłam nawet do niej bo kontakt jest do dziś gdzie, gdzie latka byłam no to nie do, zapomnę do końca życia granatowa armatura, wanny, prysznice, z lewy, toalety. Jezus, a tam y chlorowana woda w tych Niemczech. To płuczesz, znowu plamy, a tam nie mogą być plamki. Chyba ja z góry na dół gotowałam wodę w czajniku, przegotowaną wodę. To tak się namyłam, że jak pani Ermer zobaczyła, to mnie już wypuści. Nie chciała ja 20 sprzątaczek, ona nie, tylko mnie, bo nikt jej tak nie wypucował. Ja umiem sprzątać, ale nienawidzę. A dzisiaj zdarzać się sprzątać w swoim domu? Nie. Nie, dzisiaj nie. Nie, już długo nie. No, na, no Tam się nacharowałam jak gupek w tych Niemczech, Niemczech, Niemczech nas sprzątał sprząt, mi święty spokój. No a później już poszłam do kasyna, już się nauczyłam języka, to to, to już później fajnie było. No. W kasynie? Tak, tak. Dużo, tak. długo na pracowałam. A no, no to w pracowałam, pracowałam. A grałaś w Grałam, dużo grałam. Wygrywałaś? Czasem człowiek wygrał, ale. A dużo przegrałaś? Dużo. <laughs> jak dużo? Dużo nie mogę mówić, dużo. I później, już w Polsce też dużo. Więcej w Polsce na maszyna, ale mnie pociągły, straszne to było. Ale dobrze, wszystko już mam za sobą i już bym nie wrzuciła. Nigdy już nie jestem frajerem, już bym maszyna nie wrzuciła pieniędzy. Ale kiedyś po trzy doby od maszyny nie schodziłam no yy, yy, Na tak tym się, się, się dorobiła ty się na tym dorobiłaś? Nie, 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 ale ja miałam swoje maszyny, to dla mnie były, wiesz, A, dla mnie biznes. też, no ja miałam pół na pół maszyny, więc wiesz, to sobie zawsze odbijałam, ale no nie, no na maszynach się byś dorobił, już teraz nie, bo są zabronione, ale kiedyś się dorobiłeś, jeśli były twoje, tak, mm -hmm. no ale ktoś, kto gra, no to nie, nie, jak grasz chwilę, o, wygrasz i odchodzisz, to jest okej, okay, ale to nie da rady, no to najgorzej wygrać za szybko. Ty miałaś tę granice, żeby, sobie, żeby nie popaść w Hazard? No nie, ja popadłam w Hazard, ale no jakoś jeszcze na szczęście gdzieś tam z góry tak zrobili, że na chleb człowiek jeszcze ma nie. Czyli udało ci wszystkiego się nie przepuścił. Udało ci się z tego wyjść. Tak, tak. Bo przez ten mój zły czas, co mnie nie było, to przestałam grać. A okay. później wyszłam i już nie grałam, tak? Dagmara, ty musisz chyba kochać. Sama siebie bardzo, co? Masz dużo miłości sama do siebie. Ja siebie lubię, owszem, no bo trzeba siebie lubić, bo człowiek, co siebie nie lubi, to nie lubi nikogo innego, tak? Nie szanujesz siebie, nie będziesz innych szanował, nie lubisz siebie, nie będziesz innych lubił. Ale ja ludzi bardziej kocham, moich bliskich, to potrzebujących siebie, to tam trzeba też o siebie dbać, żebyś, wiesz, żeby ci się dobrze wiodło, bo jak tobie będzie dobrze, to i innym wokół będzie dobrze. A do czego w życiu potrzebna jest ci sława? Nie jest mi do niczego potrzebna. Nikt się nie spodziewał, że ten serial tak zażre. Absolutnie nikt. Myśmy to zrobili yy, z, naprawdę. Myśmy to tak zrobili, że to nikt się nie spodziewał, że to takie coś z tego wyjdzie. A myśleliśmy może jeden sezon, dwa i yy, to szczeli. A jak później wybucha już afera w ogóle o mojej przeszłości, to już byliśmy w ogóle przekonani, że w że nic z tego nie będzie. Na szczęście jakoś to poszło. Ale sława mi nie jest do niczego potrzebna. Mi, mi osobiście nie jest do niczego. Ale jest dobrą przyjaciółką? Eee, powiem Tobie tak. Sława to mi tylko tak zrobiła, że za moje tam grzeszki wcześniejsze to oczywiście moje miasto i okolice wiedzieli tylko. A teraz cała Polska. Ale... Więc tyle mi ze Sławy, tak? <grym> że gdzie nie pójdę, o to ta, co miałam. No, to, to, to tak, to tak. A Hmm, ale nie wstydzisz ale się tego chyba swojej przyszłości. No, Oskar, nie można się wstydzić no albo no, 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 robisz coś świadomie, no robiłam, tak? No to przecież nie mogę być teraz obłudnym hipokrytą i nie mogę do Ciebie mówić, Boże, no wiesz, Oskar, no, no miałam, ale ja nie wiedziałam, że to było złe albo że to było no, niezgodne z prawem. No ja nie jestem takim człowiekiem, przecież no wiedziałam, co robię, tak? No i poniosłam tego konsekwencje, ale sława też, no są momenty, że pomaga. Są gdzieś na przykład, yy, o na przykład wczoraj prosto, tak? Mi jest ciężko teraz wychodzić nawet zatankować. No i stała tam grupa ludzi, nie ja wiem, ty młody, o Jezu, pani tak ja mówię, młod, weź proszę cię zatankuj mi. Pani Dagmarko, lecimy, ale zdjęcie. Ja mówię, dobra, będzie zdjęcie, ale, tankuję, ale my Ale pani Dagmarko, jak pani nawet zdjęcia, to ja zatankuję. Zatankował ja damu, hajc poszedł, zapłacił. I jest takich wiele przyjemnych y, sytuacji. Wiesz, na pewno to są przyjemne sytuacje, bo ludzie do mnie podchodzą, e, ludzie, nie, ludzie mnie nie traktują właśnie tak, jak że o... Z telewizji. O, pani zagrała. Tylko ludzie, Boże, pani Marko. my panią kochamy. Pani jest taka fajna, wiesz, dużo ludzi... Mm, ludzka życzliwość. Tak. No, ale jest fajne rzeczy się dzieją, bo na przykład ludzie mi piszą, że pani Marko. E, mam niewidomą córeczkę i ona taka, no wiadomo, niewidoma, ale jak słyszy panią, to wariuje ta mała. Ja wie Chryste, panie, głos przepitego Mariana spod sklepu, kurwa, i dziecko biedne nie widzi, a słyszy, ale lubi. I to są takie momenty, z którego ja wiem, że chociaż człowiek tam nabreszył w życiu... Teraz daje radość. Ale daje radość komuś i, i to jest dobre. Yy, aczkolwiek chciałam, wiesz, już były momenty, że chciałam rezygnować, wiesz, bo też Dlaczego? się wkurzałam. A wiesz, no to też ja, człowiek jest odporny do, do, tam do pewnego momentu, tak? Yy, no ale to nie jest fajne, jak czytasz nieraz tam o sobie, wiesz. Ale wiem, że bardzo dużo ludzi, ludziom ja daję radość. Wiem, że Cieszą się ludzie, że wprowadzam dobry nastrój w domach. Wiem, ja mam kilkaset wiadomości dziennie. Wiesz, pani Dagmarko, kiedy? O Jezu, nie ma odcinków. Co będziemy oglądać? Piątek był naszym dniem rodzinnym. Wiesz, Ej. to są takie rzeczy, że to cieszy człowieka, że dajesz, że nawet wiesz, bo to takie jest, powiem Ci, nawet jak dasz uśmiech jednej osobie, to już coś jest warte. Dagmara, wiemy, jaką jesteś królową życia. Ale jaką jesteś mamą? To, to trochę też wiemy, bo widzimy w telewizji, ale jaką ty jesteś mamą w domu, kiedy już, wiesz, gasną te wszystkie reflektory, blaski, fleszy? A, to Konanka by trzeba było pytać. A tak w Twojej opinii? Jesteś chyba nadopiekuńcza trochę, co? To rozkliwa. No, się jest gorsza od faszyzmu, ja wiem. I ja y, za bardzo napadam Konanka. I on, y, gdzie jesteś? Z kolegami. Gdzie? Nie powiem, bo zaraz tu przyjdziesz. Powiedz, nie przyjdę. Przyjdziesz na pewno. No powiedz, obiecaj, że nie przyjdziesz. Obiecuję, no, ale wysyłam kierowcę, żeby zobaczył. Sprawdzam. Się boję o niego, mam go tylko jednego. No ale yy, no, m, aż taką do końca mamą wzorową to ja nie jestem. Dlaczego? No. Nie, nie gotuję. Nie zdarza ci się w ogóle gotować obiadów? Nie. No ale z schabowego byś otłukła, jakbyś musiała, co? Jakbym musiała, ale już Konanek wie, że ja nie zrobię, to nawet mnie nie prosi. Mówi wyrodna maciora nie, nie zrobi kotleta. Nie, nie, jajecznicę umiem zrobić, ale Konanek robi najczęściej w niedzielę i ja naleśniki jemu zrobiłam kilka razy. A troszczy się no nie, o ciebie, synek? Tak jak ty o niego? Pomaga ci, jak jesteś teraz, wiesz? Pomaga, no on jest dobry chłopczyk, ale on się uczy, on jest cały tydzień we Wrocławiu, wiesz, to ja też nie mogę go tak, no jak on przyjeżdża na weekendy, no to też ma swoich kolegów, to ja nie mogę przecież, żeby on. Zresztą ja tak nie lubię. Ja nie lubię, jak ktoś. Wiesz, każdy ma swoje tam, ja nie lubię, jak ktoś za bardzo traci na mnie czas, ja sobie sama, dłużej mi to czasu zajmie, a ja sobie sam, sama zrobię koło siebie, ale no są niektóre rzeczy, których sama nie jestem w stanie zrobić, Konanek zawsze pomoże, ale ja no taką mamą, no krzyczę dużo. No tak, to tak. jestem w stanie sobie wyobrazić, bo nawet na mnie nakrzyczałaś przed programem, że tutaj coś to się wyprawia. O. No krzyczę dużo. <laughs> to co, twój syn musi po prostu, No tak. krzyczę dużo, yy, wyzywam. Jak tego, ale on co, mnie uwędzi, się... On mnie tak uwędzi. Pan no tak mnie zrobić, zwędzi, zwędzi, tak zwędzi. A no to takie bzdury, no. Mówię mu kuwetę dla kota, wyczyś. Zaraz, zaraz, zaraz. Ja mówię, przecież kot nie będzie robił do brudnej kuwety. Ty byś robił do brudnego. Zaraz, zaraz, a ja już tu. No i, i, i ja się denerwuję, bo ja jestem choleryk. Szybko wybucham, od razu mi się ląd zapala. Zaraz jest ps, ale, ale zapala mi się ląd. Ale mój syn już się uotwornił. On naprawdę się, jak to na moje ryki lwa, to ktoś inny by zwariował. Konanek, on ma w dupie. On sobie idzie, on się nie przyjmuje, co tam ta matka, ten. A za chwilę już jest dobrze, no ale no bym, no wszystko bym dla niego zrobiła. Ale to ja uważam, to nie jest nic nadzwyczajnego. Myślę, że każda mama tak kocha swoje dziecko i każda mama by zrobiła dla wszystko, dla swojego dziecka. No dla kogo możemy zrobić, jak nie dla dziecka, nie?